ten typu mesu. Zauważ, Piotrze, tego typu Piotrze mesie. Dlaczego funkcjonujesz w środowisku jako autorytet od alkoholi? Lubię się napić. Jak bardzo? Bo na przykład mój ojciec stwierdził, że kac to jest kara za przerywanie w przerwę w piciu. Masz coś takiego? Jakby na to odpowiedzieć... No. Jak sprzedawałem samochód... O. To pan, który go oglądał, powiedział... No, chyba nie był za bardzo jeżdżony. Ja wiem, bo ja lubię wypić. Nie łączę tego. I dzielę tydzień na kilka dni takich trzeźwych, bolesnych, taki jak ten, spotkanie z tobą i ból z tego wynikający. Bo ale też być trzeźwy. Katarzys, który mam nadzieję nastąpi pod koniec. I dni bardziej zabawowe. Okej. Okay. I tak to wygląda, no. Także u mnie jest cały czas taki wewnętrzny nazista, który dzieli tydzień, dzieli sprawy ważne i nieważne i tak dalej, więc ja nie wchodzę w takie ale ciągi, masz taki syndrom, jaki wspominał twój ojciec. Pijesz poniedziałek, środa i wtedy, kiedy się da, czy masz jakąś dyscyplinę? Jest dużo dyscypliny w tym. Ile? No, tyle, że wiesz, no, jeszcze żyję po 20 latach w showbiznesie. To nie jest... A to jest sukces. Pewien, to jest. Tak. Słuchaj... Poproszę o wodę, to jest jedna sensowna reakcja, na jaką dobra. Mnie stać teraz. Poprosimy o wodę, temu typu mesowi się zachciało pić. Angelika, Angela. O! Angela. Dziecko, chodź! Angela ma na sobie maseczkę ochronną, jak widzisz, bardzo skutecznie chroniącą przed wzrokiem Ścibskich. Kochanie, nalejesz nam wody, bo się skończyła. I temu typu mesowi też. Ten żart się jeszcze nie skończył z odmieniania, ale nie, już nie. Myślałem, że... Nie, już nie będziemy go dręczyć. Czas mu pogrzeb wyprawić. Ale to dobrze, prawda, brnijmy w deklinację. Dziękujemy. Dziękuję, Angela. Dziękuję, Angela. Oprócz tego, że traktujesz wątrobę jak Luna Park, mam wrażenie, że jesteś romantykiem. W ogóle jesteś podobny do Bena Afflecka, teraz zauważyłem. On też miał problemy z alkoholem. Kojarzysz? Ma do dziś. To jest taki dzik. Imponuje ci, nie? On jeszcze ruletę lubi odwiedzić. Ja z kolei, jak trafiam do kasyna, to już tylko dlatego, że nie ma gdzie indziej... Zwymiotować w dobrym towarzystwie. Jesteś romantykiem, Piotr? Nie sądzę, nie. A utwór Nikt nie sprawia, że śmieje się tak jak ty. To w ogóle bardzo ładna konstrukcja zdania. Że się śmieje, tam jest w oryginale. Nikt nie sprawia, że się śmieje tak jak ty. To jest utwór do kobiety czy do kokainy? Przyznam, że dobre pytanie. Tak, w sam punkt. Odpowiedź brzmi tak. Do kobiety. Do kobiety.